Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, od wiersza 23 do 38. Jezus, rozpoczynając działalność, miał około 30 lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, synem Helego, syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nachuma, syna Hesliego, syna Naggaja, syna Maatta, syna Matatiasza, syna Semeina, syna Josecha, syna Jody, syna Joanna, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, syna Melkiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era, syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, syna Melej, syna Menny, syna Mattaty, syna Natama, syna Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Nassona, syna Aminadaba, syna Admina, syna Armiego, syna Hesroma, syna Paresa, syna Judy, syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, syna Serucha, syna Ragua, syna Faleka, syna Hedera, syna Sali, syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, syna Matusali, syna Henocha, syna Jareta, syna Malelela, syna Kainama, syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Za każdym razem, moi drodzy, kiedy przychodzi mi czytanie rodowodu Jezusa, do tego Mateuszowego już bardziej jestem przyzwyczajony. Ten Łukaszowy jest trudniejszy i bardziej się plącze język. Ale to, co chciałbym Wam zaproponować w ramach naszego dzisiejszego rozważania od Edenu do Betlejemu, czyli próba zobaczenia ziemskich korzeni Mesjasza. Za nami jest doświadczenie, próbowaliśmy zobaczyć, jak wyglądała preegzystencja Mesjasza. Rodowody Jezusa wprowadzają nas w prehistorię, ziemską prehistorię Mesjasza. Czyli jak gdyby chcemy zobaczyć, czy możemy zobaczyć, jak wyglądały korzenie, jak wyglądały pokolenia, które zaowocowały Mesjaszem. Gatunek literacki, jakim jest rodowód Jezusa, należy do grupy, tak możemy powiedzieć, do tych rodzajów literackich, za pomocą których autorzy biblijni przekazują nam myśl. Z jednej strony myśl jest zawsze teologiczną, przekazują pewną prawdę, a z drugiej strony przekazują prawdę historyczną. Prawda historyczna rodowodów Jezusa jest prawdą, która mówi o tym, że Mesjasz jest prawdziwym człowiekiem, że Mesjasz jest realnie zakorzeniony w historii świata, że Mesjasz ma swoje ziemskie korzenie. On skądś wyrasta. Możemy więc powiedzieć, że jest kultura, że jest historia, która płynęła, historia, która rozwijała się, naród, który żył, przeżywał swoją historię
I w tym właśnie narodzie rodzi się Mesjasz. Pamiętamy nasze wyznanie wiary, które wczoraj żeśmy przypominali. Syn Izraela, syn Żyd, syn córki Izraela. I tu mamy właśnie rodowód. W Ewangeliach mamy dwa rodowody. Rodowód napisany przez Mateusza i rodowód zapisany przez Łukasza. Oczywiście już pobieżna lektura pokazuje, że rodowody różnią się między sobą. Jakie przyczyny różnic? Najprościej można wytłumaczyć, można wyjaśnić w ten sposób. Mateusz pisze rodowód z punktu widzenia Józefa, jest to rodowód Józefa. Natomiast Łukasz pisze rodowód, który jest rodowodem Maryi, ponieważ tak Maryja, jak i Józef przynależeli do rodu Dawida. To jest najprostsze, moi drodzy, wyjaśnienie. Wszystkie inne są mądre, skomplikowane, próbujące jak gdyby wyjaśnić tę różnicę. Ojcowie Kościoła nie bawili się w filozofię, tylko patrząc na to, tak przyjęli. I tak to, badając te rodowody, tak zobaczyli. Dlaczego wybrałem rodowód Jezusa według Łukasza? Dlatego, że rodowód Mateuszowy zatrzymuje się, pokazuje tylko Mesjasza jako potomka Abrahama. Natomiast Łukasz w jego perspektywie, w jego wizji, Mesjasz jest nie tylko potomkiem Abrahama, ale jest potomkiem Adama. Próbuje więc pokazać, jak gdyby historię Mesjasza zakorzenioną i historię Mesjasza wpisaną w życie człowieka, a nie tylko w życie Żydów. To jest, możemy powiedzieć, ten Łukaszowy jest bardziej uniwersalny. Jak gdyby wyraźniej pokazuje Mesjasza jako tego, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. I teraz, zastanawiając się, jaki przyjąć klucz do tego, aby przedstawić ziemską historię, prehistorię Mesjasza, tak myślę, że z Bożego natchnienia wybrałem 7 postaci w tym rodowodzie. Badałem pod tym kątem każdą z nich, na ile Jezus jest tym, który coś od tych ludzi przejął. Na ile zachowanie tych ludzi mogło Jezusowi posłużyć jako pewien punkt odniesienia. Używając takiego trochę kolokwialnego porównania, na ile pewne sposoby zachowania Jezus przeniósł w genach, otrzymał. Że tak po prostu zachowywali się jego przodkowie i on w ten sposób jak gdyby też się zachowywał. Moi drodzy, to co mówię, to jest tylko pewne porównanie, ponieważ działanie Jezusa, każdy jego ludzki czyn, przypomnijcie sobie o tym, co wspominałem, każdy ludzki jego czyn jest zbawczy, ale każdy czyn, który wykonywał Jezus, jest czynem w pełni człowieka. I dlatego ci ludzie, o których będę mówił, jak gdyby mogą być uznani za pewne pierwowzory takich postaw, które potem realizował w swoim życiu Jezus. Zacznijmy więc, moi drodzy, od historii Adama. Adama tego z Księgi Rodzaju, Adama, o którym Pismo mówi, że jest synem Bożym. W wypadku Adama to synostwo Boże jest, moi drodzy, tak trzeba powiedzieć, synostwem szczególnego rodzaju, ponieważ Adam
jako pierwsze stworzenie, jako pierwszy człowiek zawdzięcza swoje istnienie, zawdzięcza swój byt bezpośredniej działalności Pana Boga. I w tym, proszę zauważyć, jest całkowicie podobny do Mesjasza. Mesjasz jest podobny do Niego. Ponieważ Bóg ukształtował ciało Adama bezpośrednio, Pismo mówi z czego? Z prochu ziemi. Jeśli spojrzymy na Mesjasza za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Zwracam uwagę. Syn Boży Adam, Syn Boży Jezus. Mesjasz. W tym momencie to widzimy Adama jako wzór Bożego działania. Bóg, stwarzając na świecie swojego Syna, stwarzając człowieka, Syna Bożego, stwarzając Adama, pokazuje, że na świecie jest stworzenie, które jest owocem Jego rąk. Wszyscy późniejsi, którzy przyjdą, wszyscy późniejsi, oprócz Jezusa, będą już owocem działania Boga, tak, ale będą owocem działania również drugiego człowieka, działania mężczyzny i kobiety. I dlatego o ludziach, którzy się rodzą po Jezusie i o ludziach, którzy rodzą się po Adamie, wolę mówić stworzenia Boże, a nie dzieci Boże, czy synowie Boże. Ponieważ synostwo Boże, tych wszystkich, którzy przyszli później, urodzili się, jest synostwem Bożym adoptowanym, które dostaje człowiek przez wiarę w Jezusa, przez wiarę w Mesjasza. Ale tutaj mamy na razie Adama. Adama, który jest synem Boga, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Ten obraz i podobieństwo Boże niczym są nieskalane. Niczym nie są przesłonięte. Adam po stworzeniu odbija w sobie obraz Pana Boga. Co to znaczy? Ma w sobie nieśmiertelność, ma w sobie duszę nieśmiertelną, czyli jest w nim duchowość, jest wolność, możliwość podejmowania decyzji, jest możliwość kochania, jest możliwość rozumu, myślenia. I to są wszystkie te elementy, które w Adamie istnieją. Jest obdarowany przez Boga wizją. Jest pobłogosławiony przez Boga. Bóg daje mu wszystko. Moi drodzy, czy przypominacie? Nie, jeszcze nie przypominacie sobie, ale gdybyście zobaczyli do 5 rozdziału Ewangelii Świętego Jana od wiersza 19. W tej Ewangelii Jezus mówi, Syn nie mógłby czynić niczego sam z siebie, gdyby nie widział tego, co czyni Ojciec. Jezus mówi, ja sam z siebie nie robię nic, czynię to, co polecił mi mój Ojciec. Adam otrzymuje wizję od Boga, co ma czynić, jak ma postępować. Jezus jest tym, który mówi dokładnie to samo. Dlatego zestawiamy sobie Adama z Jezusem. Jak gdyby widzimy ten pierwowzór człowieczeństwa w Adamie i widzimy Jezusa, który to wypełnia. Oczywiście widzimy Adama, który ma autorytet. Widzimy Adama, który
może przemieniać świat. Adama, który nadaje zwierzętom imiona. Adama, który ma wizję przemiany świata. I widzimy Jezusa, który również ma wizję przemiany świata. Jezus chce odnowić ten świat. Jest ciekawy jeszcze ten moment, że w swoim działaniu, w swojej aktywności Adam otrzymuje od Boga stosowną pomoc. Z boku Adama zostaje uczyniona kobieta, Ewa. Proszę zobaczyć, jaka głęboka myśl zostaje później przedstawiona przez ojców Kościoła, którzy mówią, że gdy na krzyżu został przebity Jezus, został otwarty Jego bok. Wypływa krew i woda. W interpretacji teologów to właśnie wtedy rodzi się Kościół. Kobieta, eklezja, za pomocą której dzisiaj Chrystus wykonuje swoje dzieło w świecie. Odpowiednia pomoc. Jest mężczyzna, jest Chrystus, jest autorytet, jest ten, który działa, ten, który przemienia świat i jest społeczność Kościoła dana do pomocy. Jest Adam i jest Ewa. Moi drodzy, to tylko tyle, żebyście mogli zobaczyć głębię rodowodu. Nie ukrywam, że daję wam tak tylko lekko do polizania, żebyście później jeszcze ze spokojem sobie zobaczyli 5 rozdział listu do Rzymian, gdzie jest mowa o łączności wierzących z Chrystusem i łączności wierzących z Adamem. Przejdźmy do drugiego bohatera, który występuje w rodowodzie. Mamy księgę rodzaju, mamy Noego, rozdziały 6-9. To, na co zwracam uwagę, kiedy patruję się, kiedy widzę Noego, to widzę, Pismo mówi o Noem, że był jedynym człowiekiem, który żył w przyjaźni z Bogiem. Noe był jedyny, który nie czynił zła, które Bogu się nie podobało. Rozdział 6, werset 9 w Księdze Rodzaju. Oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Wśród ludzi uchodził za nieskazitelnego. Noe żył w zażyłości z Bogiem. To jest taka sytuacja, o której ostatnio w Tarnowie Podgórnym dzieliłem się i też o tym mówiłem. Mianowicie jest to sytuacja, w której jeden sprawiedliwy żyje pomiędzy niesprawiedliwymi i wykonuje, czy musi wykonać dzieło uratowania nie tylko ludzkości, ale uratowania stworzenia. Noe potrafił żyć w niesprzyjających warunkach. Potrafił zło świata, w którym żył Noe, nie miało na niego wpływu. Nie odbierało mu jego świętości. Jezus, o którym Pismo mówi, że był jedynym sprawiedliwym, kto z was jest bez grzechu, niech mi zarzuci, niech mi udowodni mój grzech. Proszę zauważyć, Noe, Jezus, który nie ma grzechu, jest jak Noe, który żyje wśród przewrotnego pokolenia. Jezus miał więc pewien punkt odniesienia. Badając, czy też poznając historię Noego,
Jezus mógł zobaczyć, mógł uczyć się jako człowiek życia w niesprzyjającym środowisku. W środowisku, w którym ludzie żyją w postawie buntu, w postawie nieposłuszeństwa. Dalej, Noe jest człowiekiem, którego służba jest skuteczna. Jego działanie, jego zbudowanie arki, jego zgromadzenie żywności, zgromadzenie zwierząt jest skuteczne. Ratuje całą ludzkość. Służba Jezusa jest skuteczna. To, co zrobił Jezus, ratuje całą ludzkość. Widzę Jezusa jako tego, który w swojej ziemskiej historii ma i taki fakt. Jednostka, która ocaliła całość. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden moment. Po potopie zostaje zawarte przymierze. Po potopie. Owocem tego przymierza jest jak gdyby nowy świat, nowe życie. Bóg składa obietnicę, że nie będzie więcej potopu niszczącego ziemię. Jezus jest tym, który zawiera przymierze, przez którego Bóg zawiera z ludźmi nowe przymierze, to ostateczne już przymierze. To przymierze, które daje początek nowemu światu. Ale Noe w rodowodzie Jezusa pokazuje człowieka, przez którego dzieją się dobre rzeczy dla świata. Trzeci z naszych bohaterów wiary to jest, moi drodzy, Abraham. Zdajemy sobie z tego sprawę, że Abraham pojawia się w nauczaniu jako ten, który zawiera z Bogiem przymierze, jako ten, który wierzy Bogu, jako ten, który czeka na wypełnienie obietnicy, jako ten, który słyszy, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na ziemi. I teraz, gdy zastanawiałem się nad tym, jakie znaczenie w prehistorii Jezusa może mieć Abraham, kiedy szukam potem zachowań Jezusa podobnych do zachowania Abrahama, to w punkcie wyjścia zobaczyłem najpierw to posłuszeństwo Abrahama, który idzie wyjść z ziemi rodzinnej do kraju, który ci wskaże. I tutaj jak gdyby tak bardzo mocno: wejdź, Jędruś, bo już was widzę, wejdźcie, wejdźcie. Chciałbym, żebyście tutaj pomocą przyszła mi kolęda. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Jeżeli widzę Abrahama, który opuszcza swój kraj rodzinny, ojczysty i idzie w nieznane, do ziemi, do której go Bóg posyła, to widzę coś podobnego, co dzieje się w Mesjaszu, który opuszcza, list do Filipian, opuszcza niebo i idzie na ziemię i przychodzi na świat. Czyli
patrzą i mogą powiedzieć, że Jezus jest jak Abraham. Że w historii Abrahama, w tym opuszczeniu, widzę jak gdyby zapowiedź nieba, zapowiedź Syna Bożego, który opuszcza swój kraj. Dalej, jeżeli pojawia się obietnica potomstwa, potomstwo Twoje będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, to w wypełnieniu tej obietnicy to widzę, że Jezus jest tym, który widzi Kościół. Widzi swoich braci i siostry, którzy jak gwiazdy na niebie. Ale nie to jest w Abrahamie najistotniejsze. Bo Abraham jest tym, który zawiera z Bogiem przymierze, tak jak przymierze z Bogiem zawarł Noe. Jest to przymierze, jeżeli tak można powiedzieć, ten układ między Abrahamem, a między Panem Bogiem, jest przymierzem obietnicy. Jest przymierzem, które wiąże człowieka z Bogiem. Przez to przymierze, można powiedzieć, Abraham staje się współpartnerem Pana Boga. Przez to przymierze Abraham zostaje dopuszczony na niezwykły poziom. Przez Abrahama błogosławieństwo przychodzi na całą jego rodzinę. Można powiedzieć tak. Abraham w imieniu swoim i w imieniu swoich potomków zawiera z Bogiem przymierze. Gdy będą się Żydzi modlili, to będą mówili: wysłuchaj nas ze względu na zasługi Abrahama, naszego ojca. Patrzę teraz na postawę Abrahama, na tego człowieka z punktu widzenia Jezusa. Oto pewna postawa i Jezus, który zawiera przymierze. Jezus, który godzi się na to, że to przymierze, które zawiera w naszym imieniu z Bogiem, owocuje tym, że błogosławieństwa czy dary, które Bóg daje dla świata, są owocem tego przymierza. Dzięki temu, co zrobił Jezus, wszyscy późniejsi, którzy żyją po Jezusie, mogą przyjmować to, co Bóg chce ofiarować człowiekowi. Dla Jezusa więc, żyjącego 1800 lat po Abrahamie, postać Abrahama zdaje się być tutaj wzorcem. Z Bogiem można zawierać przymierze. Gdy my patrzymy na to z perspektywy wielu lat, widzimy, że jak Żydzi mówią i mówili przez zasługi Abrahama, naszego ojca, my mówimy przez zasługi Jezusa, Pana naszego. W Abrahamie zostaje objawiona, odkryta pewna zasada. Jednostka, która jest Bogu wierna, poprzez nią przychodzi na świat błogosławieństwo. Jezus, jednostka, która jest Bogu wierna, przez Niego przychodzi na świat błogosławieństwo. To błogosławieństwo, które przychodzi przez Jezusa, o wiele przerasta
przekracza to błogosławieństwo, które przyszło przez Abrahama, ale nie zmienia się fakt, że tam zostaje pokazana zasada. I można by jeszcze więcej, jeszcze ściślej badać. Tutaj niech wystarczy taka główna myśl. Dochodzimy teraz, moi drodzy, do postawy Judy. Juda był jednym z 12 synów Jakuba. Przypomnę tylko, że w historii, że patriarchowie, że Abrahamowi urodził się syn Izaak. Izaak miał 2 synów. Jeden z nich to był Jakub, drugi to był Eza. Dalej przypomnijmy sobie, że Jakub i Ezak rywalizowali między sobą, że błogosławieństwo Boże przeszło na Jakuba. Jakub musiał uciekać. Jakub miał 2 żony pierwszorzędne, 2 żony drugorzędne z niewolnic. Miał w sumie 12 chłopców i 1 dziewczynkę. Jeden z tych synów miał na imię Juda. Rodzina Jakuba nie należała do wybitnych rodzin, do wzorcowych rodzin. Kobiety między sobą rywalizowały. Jakub był bardzo chwiejnym mężem. Nie umiał sprostać owym 4 kobietom i potem ich dzieciom, które się pojawiły. Na dodatek nie traktował swoich dzieci równo. Jednego z synów, Józefa, traktował w sposób wyjątkowy. A Józef, wiedząc o tym, że ojciec go faworyzuje, no skarżył na swoich starszych braci. Były konflikty w tej rodzinie. Bardzo duch taki był, duch rywalizacji. Młody Józef miał jeszcze wizję, miał jeszcze sny, bardzo dziwne sny, i miał taką czelność, że zamiast te sny zostawiać sobie, to chwalił się tymi snami. Ot taki sen, że śniło mu się, że 12 snopów, że snopy się jemu kłaniają, że słońce i księżyc się jemu kłaniają. Jak gdyby dawał wszystkim wokoło znać, że jest kimś wyjątkowym, że oto najbliżsi będą mu oddawali cześć. Jeszcze czara takiej goryczy przelała się wtedy, kiedy Jakub kupił ubranie, kolorową szatę z długimi rękawami swojemu dziecku. Czyli to obdarowanie takie spowodowało, że bracia już mieli na niego, że bardzo go nie lubili. Dziwne jest, że Jakub tego nie widział, ale ponoć tak jest, że rodzice nie widzą, albo może nie chcą czasami widzieć konfliktów, jakie są między rodzeństwem. Licząc na to, że jakoś to się ułoży. I była kiedyś taka sytuacja, że bracia paśli zwierzęta, oczywiście Józef był przy tacie, nie? I po pewnym czasie tatuś wysyła Jakub Józefa i mówi: idź. Idź i znajdź swoich braci. Sytuacja jest taka, długo by mówić, że Józef znajduje braci, bracia widzą, że on idzie, nakręcają się, mówią: patrzcie, idzie ten, który ma sny, zabijmy go, powiemy ojcu, że go zwierzę zjadło. Koniec końców nie zabijają go, sprzedają go do niewoli. Józef ląduje w Egipcie. Tam ma swoją historię, pokusy, zalicza służbę w domu, zalicza więzienie. Potem przychodzi doświadczenie, że te sny, które miał wcześniej, pomagają mu wyjść z tego więzienia, bo jego przepowiednie są trafne. Umie wyjaśniać sny. Przychodzi czas, kiedy w Egipcie panuje głód. Józef zarządził, żeby w
Egipcie pobudowano śpichlerze, magazyny, pełno jedzenia. I wiadomość o tym, że w Egipcie jest pożywienie, wiadomość o tym, że w Egipcie jest żywność, dociera do Kanaanu. Dociera do rodziny Jakuba. No, od tamtych wydarzeń minęło dobrych 20 lat. I teraz ci ludzie, Jakub mówi, idźcie do Egiptu i tam przynieście, nakupcie nam żywności. I znowu można by mówić, jak ta sytuacja się dalej kształtowała. Józef rozpoznaje swoich braci, oni nie wyobrażają sobie, że to jest on. Raz są w Egipcie, potem przyjeżdżają drugi raz do Egiptu. Józef poddaje ich pewnej próbie. W międzyczasie jest jeszcze najmłodszy brat, Beniamin. I wtedy Józef mówi w ten sposób, kiedy okazuje się, że podrzucono coś Beniaminowi, że Beniamin musi zostać, bracia mają sami wracać. I wtedy Juda zaczyna wypowiadać takie słowa. Pozwól, Panie, aby Twój sługa mógł przemówić do Ciebie. Ty jesteś jak Faraon, niech więc nie wybucha Twój gniew na Twojego sługę. Mój Pan pytał swoich sług, czy macie ojca lub brata? My odpowiedzieliśmy mojemu Panu, mamy starego ojca i najmłodszego brata, który urodził się, jak ojciec był stary. Ten najmłodszy miał brata, który umarł. Obydwu urodziła ta sama matka. Ojciec go kocha, ponieważ tylko on mu został. Powiedziałeś wtedy swoim sługom, sprowadźcie go do mnie, bym go mógł zobaczyć. Na co my żeśmy odpowiedzieli mojemu Panu, chłopiec nie może opuścić swojego ojca, gdyby go opuścił, ojciec by umarł. Ty jednak odparłeś swoim sługom. Jeśli wasz brat najmłodszy nie przyjdzie, nie pokazujcie się mi więcej na oczy. Gdy więc wrócimy do Twojego sługi, naszego ojca, przekazaliśmy mu słowa naszego Pana. Ojciec odrzekł, idźcie z powrotem, kupcie dla nas trochę żywności. Lecz powiedzieliśmy, nie możemy pójść, jeżeli nie pójdzie z nami najmłodszy brat. Nie możemy pokazać się temu człowiekowi. Wtedy nasz ojciec, twój sługa, powiedział, wiecie, że moja żona urodziła mi dwóch synów. Pierwszy wyszedł ode mnie i sądzę, że został rozszarpany, bo więcej go nie widziałem. Jeśli zabierzecie mi także tego, a spotka go jakieś nieszczęście, wyślecie mnie starego i zbolałego do krainy umarłych. Teraz więc, gdybym przyszedł do Twojego sługi, mojego ojca, bez tego chłopca, z którym jest bardzo związany, umarłby widząc, że go nie ma. Twoi słudzy przyczyniliby się do tego, a Twój sługa, nasz ojciec, wstąpiłby w smutku do krainy umarłych. I teraz. Ja, Twój sługa, zapewniłem mego ojca, ojcze mój. Jeśli go nie przyprowadzę do Ciebie, będę na całe życie winny wobec Ciebie. Teraz więc proszę, niech Twój sługa zostanie niewolnikiem zamiast tego chłopca, a on niech wraca z braćmi. Nie mogę wrócić do ojca bez tego chłopca. Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które spotkałoby mojego ojca. Niech Twój sługa zostanie niewolnikiem zamiast tego chłopca. To jedno zdanie, malutkie zdanie, pokazuje Judę jako tego, który wydaje, który swoje życie daje za życie swojego brata. Postępki Judy nie są biblijne w wielu sytuacjach. Ale Juda jest w rodowodzie Jezusa jako ten, który jest gotowy oddać swoje życie, swoje bezpieczeństwo, oddać swoją przyszłość za to, żeby jego brat mógł być bezpieczny, żeby jego brat mógł dotrzeć do domu ojca. Tutaj
Zwróćcie uwagę na to jedno, jedyne zdanie. To właśnie dla tego zdania musiałem wam tyle opowiadać o historii. Dla tego jednego, jedynego zdania. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zostanie odjęte berło od Judy i laska królewska spod jego kolan. Znamy proroctwa mówiące o królu z pokolenia Judy. Ja wiem, że to wszystko wiecie z adwentowych czytań. Ale tutaj chciałem wam pokazać na coś więcej. Ponieważ to studium nie jest studium proroctw o Mesjaszu, tylko jest próbą badania prehistorii, ziemskiej historii Mesjasza. Żebyście zobaczyli pewne postawy, które u Żydów w ludzie Bożym były. Żebyście zobaczyli Jezusa jako tego, który jest zakorzeniony w tych korzeniach Izraela. Żeby widzieć, że postawa Jezusa nie jest postawą, która przychodzi tylko z nieba. Jego człowieczeństwo jest prawdziwym człowieczeństwem. Jest człowieczeństwem zakorzenionym w historii swojego ludu. Oczywiście w tym człowieczeństwie są w człowieczeństwie Abrahama, Adama, Noego, Judy, Dawida, Zorobabela, Józefa są pewne uczynki, które są grzeszne. Nie z tych ciągnie Jezus, ale Jezus czerpie z tej zdrowej tradycji, z tych zdrowych wzorców. To chcę, żebyście zobaczyli. Żebyście patrząc na rodowód Jezusa i czytając o Judzie, żebyście widzieli w nim nie tylko tego księcia, który ze swoją synową figlował. Nie. Nie tylko to, żebyście widzieli. Ale żebyście zobaczyli Judę jako tego, który jest gotów oddać swoje życie za życie brata, który staje przed Faraonem, który mówi, zabiorę, który ze względu na miłość do swojego ojca. Kochani, on tak kochał swojego ojca, że nie chciał, by ojciec cierpiał z powodu śmierci czy z powodu niewoli swojego syna. Czy mam mówić dalej? Czy znacie takiego ojca, który kocha swoje dzieci i syn, który chce ocalić ludzi? Nie tylko dlatego, że ludzie pójdą do niewoli, ale chce ocalić swoich ludzi, dlatego swoich braci, żeby ojciec nie cierpiał. Jak myślicie, czy Bóg się cieszy, widząc grzesznika, który idzie do piekła? Nie. Boże serce cierpi. Bóg nie jest tym, który z uśmiechem na twarzy skazuje ludzi na śmierć. Skąd wiem? Nie chcecie wiedzieć. No właśnie, bo jest taki midrasz. Midrasz, czyli takie żydowskie opowiadanie. Kiedy lud Boży przechodził przez Morze Czerwone, radość wielka nastąpiła. Wszyscy się cieszyli. Miriam wyśpiewała pieśń, cały Izrael śpiewał pieśń, bo Izrael przeszedł suchą nogą przez Morze Czerwone. Konie, wojsko Faraona w Morza Koni zostało zatopione. Wszyscy się cieszyli, nawet aniołowie. A Bóg siedział i płakał. Anioły pytają, co się stało? Dlaczego płaczesz? Twoje dzieci wyszły i twoje dzieci są wyzwolone z niewoli. Ale inne moje dzieci
zginęły w morzu Atoni. Jedne wyszły, ale drugie zginęły w morzu Atoni. Boże serce cierpi, kiedy giną grzesznicy. I dlatego przychodzi Syn, który chce uratować grzesznika, także żeby nie cierpiało Boże serce. Tak jak Juda chciał ocalić swojego brata, aby ojciec jego nie cierpiał. Wystarczy, bo się można zruszyć. Dawid, 4. Jeżeli spojrzymy na Dawida, to mamy tutaj kilka takich, mamy całą drugą księgę Samuela, mamy z Księgi Królewskiej, potem z Księgach Kronik. O Dawidzie można dużo mówić, ale chciałbym tylko o kilka takich charakterystycznych cech Dawida. Jak gdyby pierwsza, taka, która się kojarzy dla mnie z Dawidem, to jest Dawid i Goliat. To jest chyba pierwsze takie skojarzenie, które jeszcze z biblijnych opowiadań katechetycznych, dziecięcych, ze szkoły podstawowej. Był czas, kiedy się na katechezie poznawało też historie biblijne i wtedy ten mały chłopczyk, proca, przypomnijcie sobie jeszcze, może siostra katechetka rysunki takie miała i do tablicy przyklejała albo coś. Także ten taki mały, taki urwis, ta proca oczywiście była pokazana jak nasza proca, a wiadomo, że to inna proca była. No ale nikt się detalami wtedy nie przejmował, jak wygląda proca, tylko było widać, że jakiś taki zapasiony filistyn, wielki i ogromny jak smok i taki blondynek malutki, jak cherubinek, nie? Przepasany jakimiś takimi frędzelkami w takich galotkach i proca do tego, nie? No klasyczne. To jest, myślę, że dla większości z nas, to jeżeli, bo dla części z nas, tych starszych, którzy na salkach mieliśmy katechezy i swoje siostry katechetki, czy panie katechetki, no to wtedy pomoce naukowe były podobne, więc na pewno taki wizerunek gdzieś w głowie niektórzy z was mają. Więc jak gdyby patrzę i widzę, Dawid to ten, który przychodzi i pokonuje Goliata i mówi: ty idziesz na mnie, Goliacie, z mieczem i zbroją i tarczą, a ja idę w imię Boga naszego. I on pokonuje Goliata. Jeżeli wstawimy w miejsce Goliata demona, a Jezusa zobaczymy jak tego zmarniałego, tego umęczonego na krzyżu, to widzimy jeden Jezus przeciwko całej armii piekła. I zwycięstwo należy do Jezusa. On jest tym, który pokonuje demona. Jest tym, który związał mocarza, bo okazał się, że jest mocniejszy od niego. Dlatego patrzę na Dawida i widzę tego, który pokonuje Goliata. Jezus, ten, który pokonuje większego Goliata. Drugie, co widzę, w czym widzę Jezusa czerpiącego z Dawida. Widzę Dawida jako pasterza. Widzę Dawida jako tego, który troszczy się o swoje owce. Widzę Dawida, który zabiega o to, aby owce nie były głodne. I widzę Jezusa, który mówi o sobie: jestem dobrym pasterzem. To jest też chyba drugi taki obraz bardzo charakterystyczny, na który zwracamy uwagę, że Jezus dobry pasterz. To właśnie Dawid jest tym pasterzem. To Dawid jest tym, do którego cała późniejsza tradycja biblijna będzie nawiązywała i będzie go pokazywała jako tego wzorowego, takiego dobrego pasterza. Bóg mówi: dam wam pasterzy, jak Dawid, mój syn. Trzecie, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że Dawid nie jest człowiekiem, który
nie mści się. Dawid nie jest człowiekiem, który by się mścił na Saulu. Nie odgrywa się swojemu krzywdzicielowi. Jest taka sytuacja, kiedy Dawid ucieka przed Saulem i chowa się w jaskini. I Saul idzie do toalety, do tej jaskini i spodnie zdejmuje i wypróżnia się. I jest wtedy, tak można powiedzieć, zupełnie bezbronny. I w tym momencie ludzie, którzy są z Dawidem, mówią: zabij go! No jakże, rękę na Bożego pomazańca podnosić? Rąbek płaszcza odcina tylko na to, na znak, żeby było, żeby wyszło, że nie jest mściwy. Potem jest jeszcze inna sytuacja, kiedy wojska króla Saula śpią. Służący Saula śpią, obstawa śpi. I Dawid z jednym ze współsług idzie do namiotu króla i włócznia jest i może go przebić. I służący mówi: zabij go. Ja przecież miałbym zabić pańskiego pomazańca. Kubeczek biorą i bierze tą włócznię i ucieka i potem woła: Abnerze, Abnerze, czemu śpisz i nie bronisz swojego króla? A Saul mówi: czyżbyś to ty był, Dawidzie, mój synu? Nie mści się. O Jezusie mówi Pismo: gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Czy myślisz, że Ojciec nie mógłby mi dać 12 legionów anielskich? Schowaj miecz do pochwy, Piotrze. Zwróćcie uwagę, jak Jezus wypełnia to, jak doprowadza do szczytu to, co zrobił Dawid. I to jest jak gdyby wyzwanie, przed którym my stoimy, patrząc na rodowód Jezusa. No czytamy sobie Dawid, nie? Ale zobaczcie, jaka tu jest głębia. To jest tak w historii biblijnej i my to wyciągamy, odkrywamy, żeby to zobaczyć. Że Jezus wchodzi, tę postawę uczy się jak gdyby tej postawy nieoddawania, nie mszczenia się. Oczywiście i są błędy i grzechy. Dawid nie jest idealny. Ale idealny jest Mesja. I jest jeszcze jedno tylko, na co chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o króla Dawida. Mianowicie Dawid jest królem w Jerozolimie. Dawid jest władcą, jest tym, który panuje. Jezus jest tym, na którego krzyżu napisano Król Izraela. Ale, moi drodzy, przyjdzie taki czas, kiedy Jezus będzie panował w widzialny sposób. To Królestwo przyjdzie, Królestwo Mesjasza. Gdy skończy się historia naszego świata, czyli jak gdyby do tego jeszcze na ten wymiar Dawidowy, na ten wymiar służby Jezusa musimy jeszcze trochę poczekać. Pojawia się kolejna postać w historii, w rodowodzie Jezusa, pojawia się Zorobabel. Gdybyśmy szukali w historii, Dawid to jest gdzieś 10 wiek po Chrystusie. Natomiast Zorobabel to jest plus minus 516, 520. To jest czas po skończonej niewoli babilońskiej. Zorobabel jest księciem, który przyprowadza z domu niewoli, z Babilonu, z niewoli babilońskiej przyprowadza część Żydów.
to, na co chciałbym zwrócić uwagę, na co warto widzieć, to, co warto zobaczyć odnośnie Zorobabela, to takie trzy, może cztery takie myśli. Po pierwsze, jeśli zobaczymy Zorobabela, to widzimy go jako człowieka, który ma dokonać dzieła odbudowy. On ma odbudować społeczność, on ma odbudować świątynię, aby można było oddawać cześć Bogu w taki sposób, jaki się Bogu podoba. I myślę, że warto tutaj zobaczyć, że warto zobaczyć Jezusa jako tego, który dokonuje, no już nie tylko mówię oczyszczenia świątyni w Jerozolimie, ale dokonuje odbudowy tej duchowej świątyni, a jest to świątynia, w której mieszka Duch Święty. A co jest tą świątynią? Ciało człowieka. Ofiara Jezusa, działanie Jezusa ma za zadanie oczyścić tę świątynię, którą jest nasze ciało. I to jest dobra nowina, kiedy ja patrzę na Zorobabela, kiedy ja widzę jego zaangażowanie w dzieło odnowy, odbudowy świątyni, żeby można było oddawać Ojcu cześć w sposób właściwy, robi Zorobabel. A co robi Jezus? Cała jego służba jest skierowana na to, żeby człowiek oddawał w sposób cześć Bogu. Prawdziwi czciciele oddają mu cześć jak? W duchu i w prawdzie. Dokładnie. I teraz, jeżeli patrzę i widzę, że Zorobabel działa w zjednoczeniu z Jozuem, kapłanem, czyli widzę zjednoczenie służby królewskiej i służby kapłańskiej, no to patrzę na Jezusa i widzę Mesjasza, króla i kapłana według porządku Melchizedeka i macie cały list do Hebrajczyków, że kapłaństwo Jezusa jest kapłaństwem na wzór Melchizedeka. Widzimy zjednoczenie. Tutaj widzimy zjednoczenie Zorobabela i Jozuego, dwie osoby, czyli służba kapłańska i służba królewska razem. Ale w Jezusie to się dokonuje. Dalej można zobaczyć jeszcze więcej, patrząc na Zorobabela. W 23 wersecie 2 rozdziału Księgi Ageusza pojawia się takie stwierdzenie, że Zorobabel zostanie uczyniony pierścieniem na ręku Pana Boga. Jest to, tak można powiedzieć, jak gdyby uwielbienie, przywrócenie rodu Zorobabela na Boży sygnet, uwiarygodnienie go. Ponieważ przed niewolą babilońską ci władcy z rodu Dawida byli niegodziwymi ludźmi, pomijając Jozjasza. Dlatego Bóg jak gdyby zostało zawieszone to błogosławieństwo na czas niewoli. A po niewoli o Zorobabelu jest mowa, że Bóg uczyni go na nowo pierścieniem na swoim ręku. A do czego był pierścień? Do uwierzytelniania, do podpisywania dokumentów. Czyli jak gdyby w Zorobabelu następuje odnowienie linii Dawidowej. Odnowienie błogosławieństwa dla rodziny Dawida. Jezus jest tym, który przechodzi z nieba, przychodzi na ziemię, wchodzi w to uniżenie, a potem przychodzi to w niebo wstąpienie. To jest ta chwała, która ma się objawić. Dopełnienie tego przyjdzie, kiedy On będzie wracał. Wtedy zobaczymy błyszczący Jezus, jak pierścień, jak sygnet na palcu Boga. Tutaj to jest, moi drodzy, tylko tak trochę o tym Zorobabelu. Ale żebyście zobaczyli, że Jezus, znając historię Zorobabela,
znając historię, mógł wiedzieć o tym, że Bóg może przywrócić, może napełnić nową godnością tą uschniętą, niemalże wymarłą linię Dawidową. I teraz, kiedy patrzę na ostatniego bohatera naszej listy, patrzę na Józefa Sprawiedliwego, patrzę na tego, który jest bezpośrednio przed ten, który spotyka się z Jezusem. Co widzę? Na co mogę zwrócić uwagę? Po pierwsze, Pismo mówi, że jest człowiekiem sprawiedliwym. To znaczy, przynależy do resztki Izraela. Józef jest tym, który wykonuje Bożą Torę, żyje Bożej Tory, wierności Bożym przykazaniom. Jezus uczy się od kogo? Od Józefa. Dlaczego nie uczy się od Maryi? Dlatego, że kobiety nie miały obowiązku zachowywania wielu przykazań Bożej Tory. Ponieważ to mężczyźni mieli obowiązki wobec Tory. Ja chciałbym, żebyście tutaj to wiedzieli, bo wiem, że różne rzeczy możecie słyszeć. Ale w prawie Mojżesza jest wyraźnie pokazane, że to wiele przykazań, to są przykazania, które mają zrobić mężczyźni. To mężczyzna miał obowiązek chodzić na przykład do synagogi. Do dzisiejszego dnia kobieta nie musi iść na nabożeństwo. Ona miała swoją służbę w domu, inną. To mężczyzna miał obowiązek przekazywać wiarę dzieciom. Jestem przekonany, że to Józef uczył Jezusa modlitwy. Bo to nie było zadanie dla kobiety. Ale widzę, że Józef w swojej sprawiedliwości otacza troską kobietę. Józef jest prawdziwym facetem, prawdziwym mężczyzną, który swoją ukochaną dziecko jest gotów ocalić, który jest gotów wziąć na siebie tą ujmę. I dlatego jestem przekonany, że to, co pisze Łukasz, jak pokazuje wrażliwość Jezusa na kobiety, to jego nauczycielem jest Józef w tej postawie. Dalej widzę, że Józef jest wrażliwy na Boże prowadzenie. Zobaczcie, ten anioł, jak przychodzi w środku nocy, budzi go. Potem w Egipcie znowu anioł do niego przychodzi. Wcześniej mówi, nie bój się brać tej kobiety. Józef jest wrażliwy na Boże prowadzenie. I dlatego Jezus uczy się tej wrażliwości. Oczywiście, jeżeli jest cieślą, jego ojciec był cieślą, to widzę Józefa jako tego, który nauczył Jezusa zawodu. I teraz czasami można się wydawać, czy można się pytać, po co to wszystko? Po co ta wielka siódemka? Moi drodzy, między innymi po to, żebyście, jak poznamy Jezusa i będziemy Go znali, żebyśmy mieli też łatwość i odwagę, czytając teksty ze Starego Testamentu, widząc różnych ludzi, żebyśmy umieli i chcieli szukać w nich, w ich historii, szukać tego, co wypełnił Jezus. Proszę zobaczyć, tutaj jedna z pań wczoraj mówiła, że lubi zajmować się rodowodami. Nazwijmy w ten sposób. Proszę zobaczyć, czasami, jeżeli są jeszcze rodziny dwu- czy trzypokoleniowe,
Niekiedy w złośliwym komentarzu się pojawia słowo jesteś taki sam, jak twój świętej pamięci dziadek na przykład, albo jesteś jak ten wujak Heniu, albo wujak Kaziu, ta zwykła pan, no, tak, albo ta jak ta twoja krzesna, albo coś. No takie stwierdzenia, kiedy jak gdyby ludzie patrząc na jednego człowieka, mówili, widzę w tobie cechy tego, tego i tego. Czasami na poziomie fizycznym mówimy, że ma oczy po babci albo coś. Każdy widzi w dziecku samego siebie. Chce zobaczyć siebie, a już ojciec i matka to najbardziej, nie? I rywalizacja. Do kogo jest? Na pewno do mamy jest. Po... No nie, no dla taty, no zobacz, te brwi takie. Nosek ma potasie na 100%. Wszyscy znacie te mechanizmy. Ale proszę zobaczyć, Wojtek też wczoraj wspominał z takim, mówi, a my już pradziadków naszych nie znamy. A dobrą rzeczą by było badać, patrzeć na historię swojej rodziny. Jakie postawy się tam pojawiały. Ale też proszę zobaczyć, jak warto też studiować naszą historię. Historię narodu. Historię Polaków. Już nie mówię historię Polski, ale historię Polaków, wielkich, bożych ludzi, którzy w różnych miejscach historii gdzieś funkcjonowali. Po to, żeby patrzeć, czy są jakieś takie cechy, które Bóg daje. Czy mogę się czegoś od nich nauczyć? Przypomnijcie sobie, jak wczoraj czytaliśmy list do Hebrajczyków 12:1-3. Mając wokół siebie tak liczne grono świadków, nasza wspólnota parafialna jest wspólnotą pod wezwaniem wszystkich świętych. Mamy więc różne wzorce, poznając bohaterów wiary świętych. Możemy widzieć, jak oni wypełniają, jak w ich życiu widoczny był Jezus. Tak jak w życiu Jezusa widoczna była postawa wielu ludzi ze Starego Testamentu. Tak w życiu wielu świętych widoczna jest postawa Jezusa. I uwaga, mówię to po to, aby w naszym życiu widoczna była też postawa Jezusa. Ale żebym coś mógł zrobić, najpierw muszę poznać. Muszę widzieć. No, zobaczcie, z Jezusem nie było tak, że od razu z góry mu to przychodziło. Wiele jego postaw, wiele zachowań zakorzenionych było w Starym Testamencie. Dla Bożej chwały, dla naszego zbawienia. Amen.